Witam bardzo serdecznie. Wkładka do zamka elektroniczna nie wymaga klucza. Jak to działa, że z jednej strony z domu możemy w środku otworzyć, a z zewnątrz kręcimy gałką i się nie otwiera? Wszystkiego zaraz się dowiemy. Kupując nowy produkt, zwróćmy uwagę, aby był fabrycznie zafoliowany oraz plomba bezpieczeństwa była niezerwana. W środku instrukcje obsługi oraz wkładka. Wkładka, która umożliwia również awaryjne ładowanie po USB. Oczywiście komplet kluczyków i sama gałka. Jak to działa, że się tak kręci i nie otwiera, a gdy się prawidłowo zidentyfikujemy, wszystko działa. W instrukcji obsługi widzimy, jakie są wymiary wkładki, wymagania oraz poszczególne elementy. Numer produkt ID, gdzie jest czytnik linii papilarnych, jak zdjąć osłonkę na baterię, jak wyregulować gałkę oraz jak umieścić zamek w drzwiach. Instrukcja w języku angielskim, niemieckim, francuskim, po polsku nie ma. A z drugiej strony instrukcji mamy wszystkie punkty menu, którymi możemy sterować z poziomu naszej gałki. Bo to bezpośrednio na gałce przy pierwszym użyciu zdefiniujemy administratora oraz będziemy mogli dokonywać kolejnych dodawań użytkowników. Do tego również możemy użyć aplikacji, dzięki której otworzymy naszą gałką zamek. I tutaj rzeczona aplikacja, gdzie po prostu kod z gałki się dodaje, a potem oczywiście pokażę, jak to zrobić. Nie obędzie się również bez danych technicznych oraz najczęściej zadawanych pytań. Dodamy naszą gałkę i również aplikacją pokażę, jak się to otwiera. Potrzebne będą trzy baterie AAA. Gwarancji mamy 2 lata, można ją jeszcze wydłużyć. No dobra, to zaczynamy. Dołączonym kluczykiem odkręcamy metalową obudowę, aby dostać się do pojemnika na baterię. Ktoś również to może zrobić, w każdym bądź razie nic mu to nie da. Pojemnik na baterię kryje pod trzecią opcję na regulację. Nie można tego zdjąć, w związku z czym tutaj nie ma problemu, aby ten zamek jakoś otworzyć z zewnątrz. No dobra, to uruchommy. Dodajemy baterię i nasza gałka nas powitała. No wyboru angielski, niemiecki. No to trzeba by się zarejestrować. Trzymamy 5 sekund, aby móc dodać pierwszy odcisk palca administratora naszej gałki. Pierwszy odczyt, drugi odczyt i pierwszy administrator gotowy. No to dodajmy sobie testowo drugiego. To będzie mój drugi palec. Pierwszy, drugi odczyt i tak samo. Drugi administrator dodany i trzeci palec. Bądźmy zabezpieczeni na wszelki wypadek, aby na pewno nasze paluszki działały. No i mamy 3 palce dodane jako administrator i tylu możemy zdefiniować. No to teraz zobaczmy, czy otworzymy. Otwarty i gałka działa. Kręcąc nią, bolec we wkładce również się porusza. Po około mniej więcej 10 sekundach przestaje działać. Gdy już mamy zdefiniowanego administratora, to zobaczmy, jakie możemy mieć opcje na gałce bezpośrednio. Możemy dodać kartę, usuwać kartę, dodać zewnętrzny moduł, możemy włączyć, wyłączyć Bluetooth, dźwięk, no i te wszystkie zdefiniowane rzeczy. No to karta. Ta jest nieznana, w związku z czym nie działa.
należy kartę zdefiniować, czyli menu 5 sekund trzymamy, autoryzacja admina i zmieniamy przyciskiem do tego menu, aż będzie dodaj kartę. No to dodajemy kartę, zbliżamy i karta została dodana. Nic się nie stało, jeżeli spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Duplikacja, w związku z czym na pewno wszystko dobrze się zapisało. No to otwieramy. Zbliżamy kartę, ciach i zamek otwarty. Bardzo wygodne. No to przyszła pora na aplikację. Zobaczmy kod QR z opakowania. Aplikacja Android. Jeżeli ktoś się boi, to nie instalujemy tego tak, tylko przez sklep Playa. Tam jest jako WeLog i jest to dokładnie ta sama wersja aplikacji. Instalujemy, weryfikacja, dodajemy e-mail i dostajemy kod. Następnie dodajemy zamek WeLog skanując kod QR. Aplikacja się zapyta, czy pozwalamy na dostęp do kamery. Kod QR zeskanowany, następnie ID naszej wkładki. Wpisujemy zakładka Bind Lock i zamek jest dostępny w aplikacji. No to zobaczmy, jak to wygląda. Otwieramy aplikację, mamy przód, powrót i widoczny jest nasz zamek. Jak na niego klikniemy, urządzenie się łączy po protokole Bluetooth. Możemy sprawdzić historię otwierania zamka. Jak widać, wszystkie nasze próby zostały zarejestrowane od razu na zamku. No i łączymy się z zamkiem jak najbardziej po kliknięciu w kółeczkę. Jest to otwarte. Widać go w Bluetooth jako WeLog JEXZT. Jak ktoś chce, może zmienić nazwę. Klikamy na kółeczkę. Wniosek został przyjęty. Śmieszne są tłumaczone te komunikaty. I wkładka pokazuje, że jest Unlock Turn Handle. I możemy bezpośrednio odblokować, otworzyć. No i super. Kolejne filmy wkrótce dla zainteresowanych zamkiem. Naprawdę polecam, genialna opcja.